Witam wszystkich. Dzisiaj bardzo ciekawy live. Dobry wieczór. Halo, halo. Już tradycyjnie się zapytam w głupkowaty sposób, czy nas widać, czy nas słychać. Moim gościem dzisiaj jest Robert. Robert, czy mógłbyś dać tchnienie, czy w ogóle cię słychać? Sprawdzimy. Halo, halo. Cześć, witajcie wszyscy. I pytanie do osób, które nas teraz oglądają w tej chwili. Jakbyście mogli napisać w komentarzach, wiem, że to strasznie nudne już, ale po prostu ze względów takich, że wchodzimy online, musimy wiedzieć, czy nas słychać. Jakby ktoś mógł napisać komentarz, żebyśmy mogli wiedzieć, czy nas widać, czy słychać, poczekamy jeszcze chwilkę, żeby przynajmniej te 20 sekund, żeby algorytm Facebooka zadziałał i wysłał powiadomienie do wszystkich. Halo, halo, widzę, że jest 7 osób, chyba 8. Tutaj mamy pierwszą osobę, jest. Aleksandra, widać i słychać i już niedługo będzie nas czuć. Super, dzięki Aleksandro. Majka pisze, że słychać, super, dzięki. Nie, to jest Michael chyba. I Ryszard pisze, dobry wieczór, witam, widać i słychać obu panów. Super, fajnie. Na wstępie jest Sala Gradosław, ci co mnie nie znają. Dzisiejszy temat, jak zarabiać online, gdy siedzi się w domu. Okej, podpiszemy, żeby każdy mógł nas znaleźć. Moim gościem jest Robert, który specjalizuje się w sprzedaży online i co nieco zgłębił tajniki wiedzy w tym. Okej, tutaj mamy parę gości. O, Marcin, stały bywalec. A właśnie dzisiaj o tobie myślałem, Marcin, bo mam sprawę, muszę do ciebie przedzwonić, bo szukam budowlańca w Doncaster. Jest mała robótka. Słychać i widać, super, dzięki Kuba. Słychać i widać, pozdrawiam. Super, ja dodam tak, to już będzie taka tradycja live'ów, ponieważ dzisiaj jest bardzo dużo takich live'ów, do tego jest konkurencja spora z telewizją, no i żeby zachęcić ludzi, żeby przyszli, przygotowaliście z Robertem naprawdę dobrą promocję. Może nie konkurs, bo na konkurs trzeba pisać regulamin, no to powiemy, że promocja. Jedno z moich szkoleń, dokładnie szkolenie odnośnie księgowości wartości 59 funtów będzie za darmo dla jednego z uczestników dzisiejszego live'a. Dodatkowo, Robert, co ty przygotowałeś? Ja przygotowałem konsultację godzinną. Super, więc dzisiaj mamy fajną niespodziankę, więc warto z nami zostać dłużej, ponieważ w trakcie tego live'a powiemy, co trzeba zrobić i ktoś z was dzisiaj to dostanie. Robert, teraz chwila czasu dla ciebie, jakbyś mógł opowiedzieć kilka słów o sobie, przedstawić się, bo być może wszyscy cię nie znają. Jasne. Cześć, jestem Robert Bekas. Mieszkam w Doncaster już od ponad 6 lat. W 2014 roku przyjechaliśmy do Wielkiej Brytanii i zajmuję się w sumie głównie sprzedażą na eBay. Już od tak jak mówię, 2015 roku początku. Super, dzięki. Tutaj mam taką prośbę teraz do wszystkich, żebyście dali lajka, poszerowali, żeby algorytm Facebooka nas zaakceptował. Będę bardzo zobowiązany, żebyście poczekali chwilkę, żeby każdy mógł dać lajka, łapkę w górę, wcisnąć poszerowanie. W tym momencie widzę, że mamy 11 łapek w górę, więc bardzo prosimy o łapki i pierwsze pytanie będę miał do ciebie, jedno z wielu. Jak to się stało, że prowadzisz biznes online? No, to tak naprawdę była dość długa droga. No, tak naprawdę nie planowałem tego od samego początku. Tak naprawdę tak w 2014 roku, kiedy przyjechaliśmy, zrobiłem takie małe rozeznanie, co tutaj się sprzedaje, jak to wygląda. Tak naprawdę pomysłów było sporo. Między innymi był pomysł, żeby otworzyć firmę sprzątającą. Mieliśmy małe doświadczenie, mieliśmy w Polsce mobilną myjnię parową. Jednak tak dalej szukałem czegoś jeszcze, coś co mniej wymaga może zaangażowania takiego fizycznego.
No i z kuzynem rozmawiając, do którego tutaj przyjechałem, zaczęliśmy na ten temat rozmawiać, co to by mogło być takiego chwytliwego. Ponieważ on to już był dość długi okres czasu, podpowiedział mi parę pomysłów, no i tak jeden z nich tak naprawdę załapał i tak naprawdę do tej pory się nim zajmuję. Super, a jak to się w ogóle stało, że wylądowałeś w Wielkiej Brytanii? Bo wiesz, każdy lubi jakieś ciekawe historie, no, i każdego z nas przyjazd do, wiadomo, do tego kraju wiąże się z jakąś historią, no dobrą, niedobrą. Jakbyś mógł trochę zdradzić, jak to było u ciebie, żeby no, ludzie mogli się trochę też poznać od tej takiej strony, wiadomo, ludzkiej. Jasne. My generalnie myśleliśmy o wyjeździe albo do Norwegii, albo do Wielkiej Brytanii. Ja całe swoje życie w zasadzie zawodowe pracowałem w sprzedaży i tak naprawdę tak moja ostatnia praca na etacie w Polsce trwała tam tak naprawdę jakieś 2-3 miesiące i postanowiliśmy jednak to coś zmienić, ponieważ bardzo mi to nie odpowiadało, to co tam się działo w tej firmie, i zaczęliśmy szukać możliwości właśnie wyjazdu gdzieś za granicę. Tak mówię, pierwsza była to Norwegia, a w drugiej mierze właśnie Wielka Brytania. No i porozmawiałem z kuzynem, którym wiedziałem, że tutaj od wielu lat był, powiedział, nie ma problemu, przyjeżdżajcie, także w ten sposób zaczynaliśmy, przyjechaliśmy tutaj do Doncaster i tu już zostaliśmy. Nie wiem, czy to dobra decyzja, ale... Ja też nie wiem. Norwegia, ładny kraj, ale no, widać, coś tam jest nie tak. Nie. Super, fajnie. Ja mam taką jeszcze informację parafialną. Jeżeli są wśród nas osoby, które nas oglądają i ogólnie interesują się biznesem, szeroko pojętym biznesem, możecie napisać w komentarzach słowo biznes, a dostaniecie powiadomienie i na Messengera i będziecie mogli się dopisać do listy. Dzięki temu nie ominą was ciekawe tematy związane właśnie z biznesem, głównie w UK, wiadomo, o tym się interesuję. Super, to przejdziemy do pierwszego takiego pytania. Czym się dokładnie zajmujesz, jakbyś mógł powiedzieć o swoim biznesie, bo później będę chciał trochę wyciągnąć od ciebie takich szczegółów, smaczków, to ja, z tego, co ja się orientuję, to ja wiem, że coś tam sprzedajesz chyba na eBayu, ale jakbyś mógł powiedzieć więcej, co to jest dokładnie, na jakich platformach działasz oraz czy działasz w tak zwanym dropshoppingu? Dropshipping. Nie. Tak. Generalnie prowadzimy z żoną trzy sklepy na eBayu. Pierwszy z nich otworzyliśmy właśnie w 2015 roku na samym początku. Nie wiem, to było po 3-4 miesiącach od przyjazdu do Wielkiej Brytanii. Tak do tej pory funkcjonuje i coraz lepiej w zasadzie. Po ponad roku, jakieś półtorej roku później, otwaraliśmy kolejny sklep i tym razem to były produkty z zakresu dropshippingu i w sumie też robimy to do tej pory. To są produkty, które są wysyłane i przygotowywane bezpośrednio w Polsce. Wysyłane są do klientów tutaj w Wielkiej Brytanii i również na cały świat. To są właśnie produkty, których w ogóle nie widzimy. A ten pierwszy sklep to już jednak mamy tutaj, jest swój magazyn i tutaj zamawiamy je bezpośrednio z Polski. Jednak są znacznie tańsze i lepsze marże można dzięki temu uzyskać. Super, ja kiedyś prowadziłem w Polsce swój pierwszy biznes, taki no powiedzmy nazwijmy to poważny biznes, normalny, i właśnie sprzedawałem, był to sklep online i pierwsze szlify, jak to się mówi, uczyłem się po prostu biznesu na tym, prawie 3 lata, ale to jakbym to nazwał, to była nauka, nie, bo jak sobie obliczyłem roboczą godzinę, to zarabiałem mniej więcej złotówkę na godzinę brutto oczywiście. W końcu nie, że zbankrutowałem, tylko musiałem go zamknąć, ponieważ no, nie było to sensu, nie? Nie wiem, pamiętam, że sprzedałem skarpetkę, ktoś kupił skarpetkę za, nie wiem, tam za 2 złote chyba, koszt przesyłki 6, trzeba było zapakować, na pocztę zawieźć, nie? I powiedziałem, już nigdy więcej takiego biznesu, nie? No, tysiące błędów popełniłem, powiem tak, no dzisiaj bym się za to brał całkiem inaczej. No dokładnie, że chyba większość tak samouków ma, że na początku ponosi trochę to frycowe i sporo czasu trzeba poświęcić, jeśli ktoś się tego samemu uczyć. Znaczy ja miałem ten problem, że po prostu
Znaczy nie było tak dostępna wiedza jak dzisiaj, nie? Szeroko dostępna wiedza. Oho, przecina cię, Robert. Zapętliłeś się. Widzę dobrze. Tak, ale to u mnie się zapętliłeś na chwilkę. Okay, chyba, że specjalnie tak zrobiłeś, ale to też dobre. Na niedzielny wieczór, bo dzisiaj kabarety mają być, to więc konkurujemy z kabaretami. Super. Ja powiem tak dzisiaj, bo prowadziłem ten biznes e-commerce w dropshoppingu i tak dalej, nie, to polecam każdemu zainwestować na początku w wiedzę, ponieważ później te błędy są naprawdę kosztowne. U mnie w przypadku nie tyle, że to kosztowało mnie to no, kilkadziesiąt tysięcy złotych tam chyba rocznie straty, bo tyle to wynosiło, ale przede wszystkim czas. Straciłem czas, nie? Jakbym go, nie wiem, inaczej spożytkował, bym przyszedł robić ten pierwszy biznes z wiedzą odpowiednią, powiedzmy taką, jak mam dzisiaj już, to by byłoby całkiem inaczej, no, ale dlatego każdemu polecam, nie? Szkolić się. Mam podobne spostrzeżenia. Okej, okay. Ale to mówi się tak, doświadczenie, bez doświadczenia to wiadomo, tak. Niewiele się zdziała. Super, idziemy dalej. Jak byś proponował właśnie tutaj, jak rozpocząć taki biznes online? Jakie są twoje przemyślenia na ten temat? Bo zakładam, że cieszę się, że są tutaj osoby, które są ogólnie zainteresowane szeroko pojętym biznesem. Biznesem online przede wszystkim. Mhm. No przede wszystkim myślę, że dobrze jednak najpierw wszystko sprawdzić na początku, zanim coś tak naprawdę zaczniemy robić. Typu właśnie kontakty z dostawcą, czy wszystko jest w porządku, tak naprawdę jakie mamy też pierwsze wrażenie w związku z tym, z tą firmą, dobrze sprawdzić, jaki jest czas dostawy, jaki jest koszt dostawy. To są takie rzeczy, które są taką podstawą i potem możemy tak naprawdę działać dalej. Myślę, że potem jest całe zaplecze, jak dobrze otworzyć, jak przygotować konto, jak otworzyć sklep, jak go dobrze wypozycjonować, pokazać klientom, jak listować produkty, jak robić marketing, to w kolejnym kroku. Ja widzę tu po komentarzach, że dosyć sporo ludzi mamy zainteresowanych biznesem. Każdy pisze biznes, każdy chce biznes robić. A kto będzie na tych fabrykach pracować? No nie, no ktoś musi. Ostatnio premier płakał, bo nie ma kto na roli robić. No. Życie. Super, ja teraz tak zrobię. Pokażę co nieco informacji o tobie, Robert, dobrze, bo może cię wiele osób nie da. Wrzucę w komentarzach linki do twojej strony. Ja ciebie na chwilkę wyłączę, żeby po prostu poszerować stronę internetową. Oczywiście. Okej, okay, to dosłownie będzie 2 sekundy. Okej, okay, ja już tu włączam stronkę. Zniknąłem i tak. To jest strona Roberta, żeby ja wam wrzucam w komentarzach, wrzucę to, żebyście widzieli. Więcej o tym, czym zajmuje się Robert, jest na jego stronie internetowej. Powiem tak, ponieważ siedzę ogólnie w internecie, ma bardzo fajnie zrobioną, widać, że jest profesjonalna. Nie wiem, czy sam robił, czy ktoś mu to robił. Oraz Robert ma dwie grupy, niech sobie tutaj znajdę. O, jest. eBay Polska Grupa Wsparcia, wrzucam wam tutaj w komentarzach. Oraz jeszcze jest jedna, eBay Robert Wex, Easy eBay. Dwie grupy, ja to wrzucam w komentarzach, jakby ktoś byłby bardziej zainteresowany. Ja tu dodam, że dzisiaj do wygrania jest ktoś z obecnych kurs księgowości dla samozatrudnionego w UK, będzie za darmo dostępny. Można sobie poczytać tutaj, ktoś jakby będzie chciał, można sobie obejrzeć wideo i to jest kompleksowy kurs, żeby móc się samemu rozliczać i zrobić self-assessment. On kosztuje 59 funtów. Dzisiaj ktoś z was będzie miał to za darmo. Ok, wracamy. Robert nam się zaraz pojawi. Ok, już jesteśmy, fajnie. Więc ludziom wrzuciłem troszeczkę informacji o tobie, żeby sobie mogli popatrzeć, czym tam się zajmujesz. To fajnie i ja przejdę do kolejnego pytania, ale jeszcze zanim przejdę, to powiem tak, że jakby ktoś miał jakieś pytania z was obecnych, bo nas widzę, że ogląda 40 osób teraz, to dosyć sporo jak na niedzielę, tylko podziękować, fajnie.
bo tak jak mówiłem, chyba z kabaretem konkurujemy, bo gdzieś dzisiaj widziałem w telewizji. Więc jeżeli macie jakieś pytania odnośnie biznesu online, to piszcie, będziemy dzisiaj o tym rozmawiać i Robert ma już jakieś tam fajne doświadczenie, ja tam widziałem na jego Facebooku, jak tam chwali się i robi zdjęcia tych paczek, co wysyła na pocztę, więc widać, że działa mu ten biznes fajnie. Nie wiem, ile może zdradzić, ale coś tam kiedyś powiedział, że no fajne są to obroty. I tutaj takie pytanie kolejne mam. Co zrobić, aby rozpocząć sprzedaż z twojego punktu widzenia? No ja powiem może odnośnie sprzedaży na eBayu. Przede wszystkim no jest to platforma, która jest bardzo popularna w Wielkiej Brytanii. W Polsce mamy oczywiście Allegro i to jest niekwestionowany lider. Natomiast właśnie Niemcy i Wielka Brytania to są takie największe rynki w Europie. Więc to, co trzeba zrobić? Więc założyć konto, mamy dwa rodzaje kont, jest konto prywatne oraz konto biznesowe. Konto biznesowe daje oczywiście troszkę więcej możliwości, więc jeśli ktoś chce faktycznie biznes robić, no to konto biznes jest oczywiście taką absolutnie podstawą. No i jeśli mamy produkty przygotowane odpowiednio wcześniej, opisy, wrzucamy listingi, nowe aukcje tworzymy, no i czekamy na nasze sprzedaże. A jakbyś mógł tu powiedzieć, skąd brać pomysły na sprzedaż, wiesz? No ktoś powiedzmy siedzi sobie dzisiaj, nie wiem, już jest prawie dwa miesiące na bezrobotnym i stwierdza, oglądając dzisiejszy live, ja też chcę sprzedawać na eBayu, nie? Mhm. To co byś takiej osobie, nie wiem, powiedział? Ja myślę, że najpierw zacząłbym od tego, od zainteresowań, kto czym się interesuje, kto na czym się zna, bo to są tak naprawdę, to jest najlepszy pomysł od tego, żeby zacząć. Rzucamy pomysły, to trzeba zrobić burzę mózgów z rodziną, ze znajomymi i zawsze jakiś tam pomysł gdzieś się wykluje. Dodatkowo dobrze zrobić przegląd książki telefonicznej czy Facebooka, gdzie teraz mamy tak naprawdę sporo znajomych. I z reguły trafimy na osoby, które prowadzą większe działalności, hurtownie, są producentami i oni szukają rynków zbytów dodatkowych i warto do takich osób się odezwać. No w sumie dobry pomysł. Tym bardziej, że dzisiaj ktoś może wylosować konsultacje u ciebie, więc to też dobry pomysł. Tak, no takich sposobów jest więcej oczywiście. Można posegregować sobie grupy społeczne, typu na przykład co robi ojciec, co on potrzebuje, sportowiec, jaki sport, nie wiem, golf, buty do golfa, kije golfowe i tak naprawdę w ten sposób można się zagłębiać w różne grupy społeczne i szukać produktów, które te grupy mogą potrzebować. A potem oczywiście trzeba sprawdzić, jak to się sprzedaje, jak ta sprzedaż się kształtuje, czy jest ta sprzedaż, czy klienci szukają takich produktów, czy jednak omijać to. Jeśli tam jest sprzedaż jedna, dwie w ciągu miesiąca, no to oczywiście nie ma najmniejszego sensu. Chyba że to są bardzo duże marże, no to oczywiście wszystko od tego zależy, co to za produkt. Super. A jakbyś się mógł pochwalić tutaj, co było twoim, wiesz, takim największym osiągnięciem, sukcesem w tym biznesie online. I też, żeby taka, wiesz, też, tak? Żeby to było też w takiej formie inspirujące, wiadomo. To myślę, że najlepszą odpowiedzią będzie to, że zautomatyzowaliśmy sobie większość procesów i z tych trzech sklepów tak naprawdę najwięcej zajmuje mi przygotowanie zamówień, przeglądanie, bo lubię to tak naprawdę robić bardzo i to nie jest tak, że nie robię przy tym nic. Cały czas mnie do tego ciągnie, mimo że czasem nawet jest weekend i cały czas do tego zaglądam. Ale ta automatyzacja właśnie sprawiła, że mamy znacznie więcej czasu i nie muszę się na tym koncentrować. Wiadomo, klienci piszą wiadomości, trzeba na te wiadomości odpowiedzieć, mają pytania co do produktu, mają pytania co z ich paczką, tym bardziej, że teraz podczas pandemii mamy bardzo duże opóźnienia w dostawach zamówień. Natomiast eBay tyle poszedł na rękę, że defekty na koncie, które wynikają właśnie z późnych dostaw są usuwane, więc to jest taki też duży plus. Ale wracając właśnie do tej automatyzacji, to jest
to jest niesamowicie ważne, żeby trochę zrzucić obowiązków z siebie. Ja pamiętam początki, pracowałem na magazynie 6 dni w tygodniu, spałem po, nie wiem, czasem 2, 3, 4 godziny i rozwijałem tą sprzedaż. Tak naprawdę nie wiedziałem, o co chodzi kompletnie. I nie wiedziałem, co mam zrobić. Jak była pierwsza sprzedaż, to kompletnie nie wiedziałem, co w tym momencie zrobić, w co zapakować, jak zapakować, jak wysłać. Nie znałem tego rynku w ogóle brytyjskiego jeszcze. Także tak mówię, no, ta automatyzacja i te procesy są takim moim największym sukcesem. O, automatyzacja to jest mój konik, to zaraz cię tutaj przepytam, ale widzę, że brakuje tutaj nam 4 lajki, więc prośba do osób, które dołączyły i nas oglądają, bo widzę, że nas więcej ludzi ogląda niż mamy lajków, więc jest dysproporcja, więc mam taką prośbę do tych wszystkich, co nas teraz oglądają, że żebyście dali i podjechaliśmy do 30 łapek w górę. I pytamy dalej Roberta o odnośnie automatyzacji. Jest super, jest 27, jeszcze 3, do 30, żeby dojść, bo być może ktoś z naszych dzisiejszych słuchaczy ma 30 lat. I jeszcze jedno, zostało 29, czekam jeszcze na jedno, żeby ktoś dał tą łapkę do góry. Super, jedziemy dalej, wracam. Witaj. Musi być, okej. Ja kocham automatyzację. Ogólnie z wykształcenia jestem automatykiem, nie? Może teraz trochę mniej siedzę w tym w językach programowania, ale swego czasu sporo robiłem w Borland C++, Pascal, Delphi, PLC i tego typu rzeczy, dlatego tak fajnie się odnajduję w aplikacjach i procesach, bym powiedział, które automatyzują, bo, ponieważ ja po prostu rozumiem język komputera 0101, to mi się fajnie przekłada na procedury na przykład. I jakbyś mógł tutaj zdradzić, co się kryje u ciebie pod słowem automatyzacja? To przede wszystkim, jeśli chodzi o sklepy z dropshippingiem, to są to osoby w hurtowni w Polsce, które zajmują się naszymi zamówieniami. Mamy taki program BaseLinker, który jest zintegrowany z eBayem. Do niego wpadają wszystkie zamówienia i hurtownia bezpośrednio widzi, co się sprzedało i bezpośrednio nawet z tego programu może zarządzać oznaczeniem produktów jako wysłane czy komunikacją z klientem. To jest bardzo fajne i tak naprawdę jeśli to jest dobrze zorganizowane, to ja płacę w zasadzie 2 faktury w ciągu miesiąca za towar i za kuriera 2 czy 3 razy w miesiącu. Oczywiście wiadomo, im bardziej się na tym skupimy i dopiścimy to, to ta sprzedaż też będzie oczywiście większa. Trzeba czasem zmieniać słowa kluczowe, czy opisy, czy dodawanie nowych produktów, ale to też z reguły zajmują się te osoby, które są w hurtowni i listują nowe produkty. Jeśli chodzi o to, co mamy tutaj w Wielkiej Brytanii, mamy osobę, która się zajmuje właśnie obsługą klienta, osobę, która się zajmuje pakowaniem produktów, codzienną wysyłką. Ja tutaj tak naprawdę robię zamówienia towaru. A, to fajnie. Ja mam właśnie też już chyba rok czasu męczę pewien temat szkolenia, jak zautomatyzować biznes, ale jakoś brakuje mi chęci do tego. Chyba jak lubisz to robić po prostu. Biorę się wszystkim dookoła, tylko nie tym. Tak, chyba, no, że nie, zrobię kiedyś przedsprzedaż, to nie będę musiał, zrobić. Tak. Super, mamy pierwsze pytania, tutaj jest Viola, wrzucę ją tutaj na ekranik. Jak współpracować z hurtownią, nie mając firmy? Czy w ogóle można w Anglii? No to chyba może bardziej pytanie do jakiegoś księgowego. Ja generalnie od samego początku miałem już założoną działalność, self-employed, potem przekształciliśmy to trochę w spółkę. Generalnie firmy w Polsce nie chcą za bardzo współpracować, chcą, aby to te firmy jednak były zarejestrowane, podać im numer rejestracyjny firmy i numer VAT, jeśli tam posiadamy oczywiście. Także to jest takie, myślę, wydaje duże bardziej większe bezpieczeństwo dla firm, żeby to jednak z firmą współpracować. Aczkolwiek z tego, co chyba wiem, teraz 3 miesiące tak jakby można prowadzić
działalność bez rejestracji. Po tym okresie trzeba jednak firmę zarejestrować. Znaczy, tu Viola się dodam, bo ja kiedyś też działałem w branży, ale w Polsce. Nie wiem, jak to działa w Anglii, ale zgaduję, że o niebo lepiej niż w Polsce. I jak ja robiłem w branży dziecięcej i miałem na przykład takie też propozycje odnośnie kredytu kupieckiego, czyli firma wysłała mi towar do mnie do domu, do firmy. I to, co sprzedałem, to dzieliliśmy się zyskami, a to, co nie sprzedałem, mogłem to odesłać. Nie? I na przykład jak ktoś nie ma firmy, albo nie wiem, działa krócej niż miesiąc, no to wiadomo, że nie wiem, hurtownia nie będzie współpracować z taką osobą, więc tak. To. A założenie firmy w Wielkiej Brytanii, no to są sprawy groszowe. Nie? To można, wystarczy działać, nie wiem, zrobić ładną stronę internetową, założyć czy tam spółkę, czy na siebie, na sole trader, więc są duże możliwości. Oczywiście, no nawet sole trader to jest chyba nawet bez żadnych kosztów można otworzyć. W praktyce sole trader to nawet nie trzeba rejestrować, tylko w momencie, jak się już ma przychód, już z automatu jesteś, nie? A po prostu robisz rejestrację nie po to, żeby założyć firmę, tylko po to, żeby rozliczyć się z podatku, nie? No właśnie. W Anglii nie ma pojęcia rejestracji firmy. No. Tak, każdy ma firmę, kto ma przychody, no. Tak to działa. Kolejne, Sylwia. Gdzie ja to mam? Moment, wrzucę, bo mi to znikło. Sylwia pisze. Odpowiadam, bo mi tutaj przeskoczyło. Najpierw po kolei. Tego przymierzam, fajny temat. Sylwia, tak, jak najbardziej. Dropshopping jest, jeżeli chodzi o dropshopping, jest naprawdę interesujący. Tutaj Tomasz ma pytanie, o co chodzi z tymi lajkami? Tak? Co dają te łapki? Co dają? Jeszcze mówię, co dają łapki, ponieważ Robert będzie się czuł lepiej, jak zobaczy 100 łapek, nie? Chodzi o to, że jak zapraszam pierwszego gościa i okaże się, że będzie, nie wiem, 5 łapek, no to on stwierdzi, że to jest strata czasu, no. Ale jak zobaczy Robert, że będzie, nie wiem, 50 łapek, no to powie, o, to znaczy, że było warto przyjść. No wiadomo, że ja Roberta znam ze spotkań networkingowych Sheffield, to z dobroci przyszedł. Ciężko było mu odmówić. Nie, myślę, że nie. Wiesz. Więc mam nadzieję, że już wiadomo, tutaj Sylwia pisze właśnie o temat łapkach. Tak, zgadza się. A chodzi o zasięgi. Algorytm Facebooka działa tak, że jak się uruchamia jakiś live, a w tym momencie jest dziesiątki takich live'ów, i jak na przykład nie ma komentarzy oraz nie ma lajków, no to algorytm Facebooka dosłownie zakopuje tego live'a i on się nie pojawia w powiadomieniach u innych ludzi, nie? Mimo że na przykład fanpage ma prawie tam 2500 jak to się nazywa, ludzi, osób, które polubiło fanpage, to ten live się nie pojawi u tych ludzi, nie? I mimo że poszerowałem go na swoim wallu, to też się nikomu nie pojawi, ponieważ Facebook określił na podstawie algorytmu różnych zachowań, między innymi komentarzy oraz lajków, że on po prostu jest słaby. A im więcej komentarzy i lajków, Facebook stwierdza, że to musi być fajny live i on się pojawia u kolejnych ludzi. Tak to działa. Między innymi, bo tam dochodzi jeszcze z 200 innych rzeczy. Tutaj widzę, że ktoś sobie tutaj reklamuje jakiś Tetrapik, nie wiem, nie znam. To pewnie chodzi o Terapik. To jest strona, to ktoś wcześniej chyba pisał, wspominał o Allegro i TradeWatchu. No to jest właśnie coś takiego, co pomaga śledzić sprzedaż na eBay. To takie. Super, dzięki za podzielenie się. Marcin pyta, jaki procent strasz masz? Nie wiem, chyba strat może. Strat masz, sprzedając na eBay, tak. Aha, bo na eBay trzeba płacić za wystawienie. No ja to pamiętam, kiedyś sprzedawałem na Allegro w Polsce i to, no, to mnie dużo kosztowało. A jak to jest u ciebie? No generalnie na eBayu są sklepy internetowe, sklepy, one są w zależności od wielkości naszej sprzedaży, ile mamy produktów. Taki najbardziej podstawowy to jest Basic za 25 funtów miesięcznie, no i tam jest 250 listingów w cenie, więc nie płacimy za wystawienie takiego produktu, bo mamy to już w cenie, a potem płacimy tylko prowizję od sprzedaży. Ale tak jak widzę tutaj, jeśli chodzi o te straty, to strat nie mam dużo tak naprawdę. Jest ich bardzo niewiele, to raczej ktoś, nie wiem, coś odeśle. Mieliśmy taką sytuację, że ktoś odesłał teraz połowę zamówienia kilka dni temu, no i trzeba się będzie skontaktować się z eBayem, co w tej sytuacji nam poleci. I tych strat, tak jak mówię, nie ma w tym momencie dużo. Na początku miałem ich bardzo dużo. Nie wiedziałem, jak korzystać właśnie z różnych systemów poczty i tak dalej. I
były takie momenty, że 200-300 funtów miesięcznie zwracaliśmy klientom, ponieważ nie było trackingu. A wysyłka z trackingiem kompletnie się nie opłacała, bo ona była funt 10 droższa, więc to w skali miesiąca wychodziło no, potężne sumy, więc te 200-300 funtów nie było taką dużą sumą w porównaniu z tym, ile trzeba byłoby zapłacić za przesyłkę z podpisem, z trackingiem. No teraz już wiem, jak to zrobić, już płacimy w zasadzie te same pieniądze, a jest trochę inny tracking, ale zmalało to praktycznie do tam 0,5% może, jeśli chodzi o wskaźnik późnych dostaw do klientów. Super, tu Sylwia pisze, w jakie branże działasz? Czy sprzedajesz produkty różne, czy masz jakieś wybrane branże? No mam dwie różne branże, ale myślę, że to niech na priv proszę napisać, może jeśli chodzi o taką branżę. Tajemnica handlowa, więc Sylwia, musisz się kontaktować bezpośrednio. Ja wiem, jakie branże, nawet wiem, jakie produkty, ale tak mówiłem, warto niekiedy nawiązywać jakieś kontakty, relacje, chodzić na jakieś szkolenia, networkingi, bo w kuluarach można właśnie sobie porozmawiać odnośnie różnych biznesów, kto jak działa, wypić dwa piwka czy coś tego typu i się wtedy dowiecie nawet adres hurtowni, nie? Jak dobrze zagadacie. No. Więc są możliwości, oczywiście publicznie takimi rzeczami się no, mało kto chce się dzielić, nie? Bo sam wiem z doświadczenia, że no, niektóre rzeczy jest ciężko zdobyć, na to trzeba lat doświadczenia jakiegoś. Nie? To jest jak najbardziej zrozumiałe. Mam jeszcze kolejne tutaj pytanie do ciebie, bo mówiliśmy, co było twoim największym sukcesem, to w takim razie, co było twoją największą porażką w biznesie? To było największą biznesie porażką online. Tak, myślę, że jakieś, nie pamiętam, kiedy to dokładnie było, jakieś 2 lub 3 lata temu zaliczyliśmy bardzo duży spadek sprzedaży na jednym ze sklepów i właśnie bardzo mocno zastanawiałem się nad zamknięciem tego, już tak naprawdę zaczęliśmy wyprzedaż wszystkich produktów i to myślałem, że już jest koniec tej branży, no ale że mój dostawca jest bardzo dobry, zagadaliśmy, jeszcze trochę ustaliliśmy innych szczegółów, plus dowiedziałem się, z czego ten spadek wynikał i okazało się, że to było faktycznie duże zmiany nadeszły na platformę eBay i dostosowaliśmy się do tych zmian, które zaszły i sprzedaż wróciła, więc wiedza. Super, mamy tu pytanie kolejne od Sylwii. Jeśli jest to na przykład elektronika, jak klient może wykupić dodatkowe ubezpieczenie? Czy to sklep podpisuje umowę z jakimś ubezpieczycielem? Chodzi mi o dodatkowe ubezpieczenie. Zgaduję, że Sylwia chce robić w branży z elektroniką. To zależy też, o jakie ubezpieczenie chodzi. Czy to chodzi o ubezpieczenie podczas przesyłki? Bo jeśli tak, to można oczywiście dokupić dodatkowe ubezpieczenie bez żadnego problemu u kuriera. Zawsze można zabezpieczyć. Kwestia, ile chcesz na to przeznaczyć. No i pytanie, czy chcesz to przełożyć też na klienta. Tutaj tak. Marcin pyta, co w sytuacji, mając tracking paczki, nie została dostarczona? Ma na myśli, została dostarczona, a klient twierdzi, że nie. Jeśli tracking pokazuje, że paczka została dostarczona, to eBay staje po stronie sprzedawcy i klient niestety nie dostaje już wtedy zwrotu pieniędzy. Dlatego właśnie ważne jest to, żeby używać jednak serwisu z trackingiem. Gdyby, wiadomo, no, gdyby to, nie wiem, było bez tego trackingu wysłane, nie ma szans, żeby sprzedawca taki spór mógł wygrać. Jeśli chodzi o przesyłkę właśnie z trackingiem, tracking pokazuje, że dostarczona była paczka, zawsze eBay staje już po stronie sprzedawcy. Wiadomo, sprzedawcy płacą prowizje i od sprzedawców tak naprawdę eBay się utrzymuje i ma swój zarobek. Znaczy tutaj warto dodać, że w krajach Unii Europejskiej, w której jeszcze jesteśmy, klient detaliczny ma prawo oddać towar do 14 dni. No tak, to jeśli mówimy o zwrotach już trochę inny temat, na eBayu dobrze to jest zrobić na 30 dni, wtedy tam mamy dodatkowe benefity, jak spełnimy jeszcze kilka innych dodatkowych warunków, no i dzięki temu możemy się starać o status eBay Top Rated Seller, który premiuje nas tym, że dostajemy 10% zniżki na opłaty
co jest no, w pewnych przypadkach bardzo dużo. Powiedzmy, że mamy do zapłacenia 2 czy 3 tysiące funtów opłat dla eBaya, no to takie 200-300 funtów dodatkowe bardzo, bardzo fajnie jednak otrzymać. Sylwia tutaj pisze, że będziecie nękać wieczorami na privie. Wiktor tutaj widzę, podaje jakieś informacje. Nie wiem, nie znam tego. Seller Center Listing. Co jest związane z eBayem? I tu kolejne pytanie. Aha, tutaj bardziej precyzuję. Na przykład jest to laptop, to klienci chcą na przykład ubezpieczyć na rok czy dwa lata. Aha, już wiem, o co chodzi, że jak kupujesz towar w każdym sklepie, to ci wciskają ubezpieczenie. Chyba gwarancję. To się po prostu najlepiej nawiązać współpracę po prostu z firmą ubezpieczeniową. Trzeba poszukać. I tu kolejne pytanie mamy od Violi. TradeWatch również na eBay. No nie TradeWatch, Terapik. Terapik to narzędzie się nazywa. Ono jest dodatkowo płatne, jeśli wejdziesz na stronę Terapik. Natomiast subskrybując sklep na eBayu, dostajesz taką trochę okrojoną wersję w panelu w Seller Hub. I jest to, tam może sprawdzić każdy produkt, jak się sprzedaje, jakie miał statystyki sprzedaży. Tutaj Marcin ma dobry humor. Fajnie. Super, mam kolejne takie pytanie. Już troszeczkę na ten temat powiedzieliśmy, ale chciałbym to doprecyzować. Gdzie szukać dostawców? Szczególnie jak na przykład ktoś, nie wiem, nie ma własnego produktu, nic nie wymyślił, stwierdza tylko, chce coś sprzedawać, nie? Ale nie ma pomysłu, nie wie gdzie szukać. Co byś radził takim osobom? No myślę, że można spróbować w hurtowniach jakichś wielobranżowych, wybrać kilka produktów na stronie, przejrzeć, jak to się sprzedaje na eBayu i zamówić taki towar po dwie, trzy sztuki. Zobaczyć, jak to będzie się sprzedawało. Ja miałem na przykład taką umowę z dostawcą, że jeśli nie sprzedam produktów na początku, jak zamawiałem, to będę mógł je zwrócić. Nigdy ich nie zwróciłem. Także jednak było to trafione. Szukać hurtowni. Ja polecam w Polsce, ponieważ jest znacznie taniej, są znacznie lepsze marże i wiele produktów o dużo lepszych cenach możemy dostać niż w Wielkiej Brytanii. No choćby taki dobry przykład, ja mogę rzucić meble. Polska jest dużym, ogromnym producentem, można nawiązać współpracę ze, nie wiem, z hurtowniami czy z producentami bezpośrednio, że oni przyjmują wszystko na siebie, dosłownie wysyłają towar do klienta, a wy zajmujecie się tylko sprzedażą dosłownie i obsługą klienta, nie? No dokładnie, są rejony, które są znane z jakiejś branż typu południe, skąd pochodzę, jest na przykład branża wyroby z drewna wszelkiego rodzaju, czy na przykład w okolicach Krakowa obuwie, więc tam jest sporo producentów i na eBayu sprzedaje się wszystko. Sprawdziłem to, bo robiłem kiedyś jeszcze inny dropshipping z Amazona na eBay i sprzedawałem tam naprawdę wszystko, co tylko się dało, na czym była marża. Ja dam przykład, jak kiedyś siedziałem w tej branży, to były wózki dziecięce. Czyli tak samo można nawiązać współpracę z producentami i jak ktoś miał dobre wyniki, to dostawa na przykład wyłączność, nie wiem, na Wielką Brytanię, jakiejś konkretnej marki. Można się też dogadać, no więc jest bardzo dużo możliwości. Ale jest jeden problem, no trzeba tą robotę zrobić, no i tutaj już tak. To już nie jest takie fajne, nie, z tą robotą. Mhm. Najgorszy jest ten początek. Tutaj kolejne mamy pytanie od Aleksandry. Czasami lepiej wymyślić coś swojego, niż sprzedawać to, co wszyscy. Zgadza się. Oczywiście, no czasem ciężko też coś wymyślić swojego, jak masz takie pomysły, to jak najbardziej. No teraz też już wszyscy sprzedają wszystko. Zgadza się. Ja dam przykład z własnego podwórka. Nie chcę sprzedawać. Jestem sprzedawcą, powiedzmy, ale nie chcę sprzedawać produktów fizycznych, żeby się nie bawić tam w obsługę posprzedażową i tak dalej, tylko tworzę tak zwane produkty wirtualne, nie? Tak jest. Okej, mamy fajne pytanie od Pawła. Nie wiem, czym dokładnie handlujesz, ale moje pytanie dotyczy gwarancji. Jaki odsetek klientów odsyła towar na reklamację po jakimś czasie i w jaki sposób go rozwiązujesz, jeśli towar, który odesłałeś klienta z eBay, pochodzi z dostawy.pl. A, tu chodzi o ten dropshipping? Dropshipping, tak. Kupił w Polsce i co?
Jaki jest procent zwrotów? To jest jakieś 0,0 coś bym dał. Bardzo mało tego jest. Podstawą to jest dobry opis produktu. Wiadomo, są takie sytuacje, gdzie na przykład mamy kolor i komuś, ktoś ma inne ustawienia graficzne na monitorze, inaczej troszkę będzie to wyglądało niż w rzeczywistości. I z reguły są tylko właśnie zwroty przez to, że komuś coś nie pasuje, jeśli chodzi o kolor, odcień koloru. I to jest bardzo mały odsetek. Tak naprawdę przez 3 lata miałem takich, nie wiem, może z 20, 30 zwrotów. To ogólnie jest bardzo mały odsetek. To ludziom często się nawet nie chce zwracać, nie? Bo to jest problem. Wszystko też zależy od klientów, jakie to jest klienty, jaka to jest branża, bo też w różnych branżach sprzedajemy produkty i są bardzo różni klienci i te zwroty też mogą się różnić od branż. Tutaj mamy odpowiedź dla Marcina. Jakby nie wiedział. I kolejne. Jakie masz zdanie na temat aukcji na eBay? Warto marnować czas. Ma na myśli kup taniej i zarób. Jakie mam zdanie? Mnie się nie chce bawić w aukcje. Może tak. Kup teraz, tak zwane. Ja tak, bo mam wszystkie aukcje jako kup teraz. Jeśli chodzi o nas jako kupujący, ktoś chcemy fajnej cenie wyrwać, no to jak najbardziej to możemy się w to pobawić, ale ja jestem trochę niecierpliwy, nie lubię czekać na zakończenie aukcji, wolę czasem zapłacić trochę więcej, ale mieć towar szybciej. Ja powiem też z własnego doświadczenia, jako klient wolę, praktycznie robię tylko i wyłącznie zakupy kup teraz, a kiedyś jako sprzedawca też robiłem w ten sposób, że też kup teraz, ale dawałem jakiś produkt jeden, dosłownie za złotówkę, tylko po to, żeby znaleźć się w listingu na górze za dar, bo dzięki temu nie trzeba płacić tej kwoty premium, bo jeżeli dajecie jakąś fajną cenę i to działa jak marketing, za który nie musicie płacić, więc to też warto sobie wziąć pod uwagę, jak macie jakiś tani produkt i dacie dosłownie listing, który tam przyciągnie wam klientów, to ludzie zawsze po prostu wciskają tam, żeby zobaczyć pozostałe oferty wasze, nie? I to działa jak marketing, jak reklama. No tak, bo jest niższa cena, od niższej ceny się zaczyna i lepiej to pozycjonuje. Okej. Okay. Ania ma pytanie. Czy jest jakaś kwota, poniżej której nie opłaca się wystawiać produktu na eBay ze względu na marżę albo opłatę, wysyłkę? No to wszystko zależy od tego, po ile kupisz towar. Ale ja tak szacuję, że najlepsze są takie produkty między 10 a 30 funtów. To są produkty, które najszybciej się sprzedają i w zasadzie nie ma z nimi jakiegoś większego problemu, bo nawet coś jest nie tak, jakiś jest, nie wiem, niewielki uszczerbek, no to jest tak mała kwota, że raczej nie ma zwrotów. Tak jak mówiłem wcześniej, że ten odsetek jest bardzo mały. Tutaj pisze Wiktor, zdradza, że wózki konfliktowy towar. Zgadza się, dlatego ja powiedziałem, że już przestałem sprzedawać. W ogóle wyleczyłem się ze sprzedaży, może po prostu wszedłem w złą branżę i na dzień dzisiejszy nawet nie chcę nic sprzedawać w postaci fizycznej, tylko i wyłącznie produkty online. Mam takie pytanie do ciebie, Robert. Tak. Bo już troszeczkę sprzedajesz na tym eBayu. To jakie masz takie złote rady, jak odnieść sukces na eBayu, co byś tutaj radził? Znaczy ja przede wszystkim polecam sprawdzić na początku, jeśli chcemy coś wystawić, coś sprzedawać, sprawdzić ile zarobimy na tym, bo miałem już kilka audytów takich, w których wychodziło jest sytuacja, że klienci sprzedawali produkty, nawet dość sporo, ale okazało się po policzeniu marży, że dokładali do interesu. Bo na przykład na sklepie internetowym było wszystko ok, ale jeśli będziemy sprzedawać na eBayu, trzeba będzie do tego doliczyć oczywiście marżę, prowizję dla eBaya, prowizję dla PayPala, trzeba kalkulować najlepiej koszt przesyłki w cenę produktu, no i czy tam VAT dodatkowo, więc polecam jak najbardziej sprawdzić właśnie to, ile na tym zarobimy na samym początku, żeby to wiedzieć. Paweł ma pytanie do ciebie. Czy często zdarzają się klienci, którzy straszą, szantażują wystawieniem negatywnego feedbacku? I czy w twoim odczuciu negatywne opinie mocno obniżają sprzedaż? Zdarzają się tacy klienci.
Najczęściej są to Polacy, jeśli chodzi o nasze sklepy. Wiadomo, no, klient ma zawsze rację. No, trochę się tym nie do końca zgodzę, bo można też podyskutować na ten temat, można użyć pewnych technik, jak rozmawiać z tymi klientami i można dojść do jakiegoś porozumienia. Z reguły można coś zaproponować, obniżkę ceny, wysyłkę drugiego takiego samego produktu i to z reguły działa. Nawet jak ktoś wystawi negatywny komentarz, no to też jest możliwość usunięcia tego komentarza, wysyłać taką prośbę, tylko też nie ma sensu, jak ktoś wystawi komentarz i wysłać od razu taką prośbę o zmianę tego negatywa, trzeba jednak prowadzić jakąś konwersację i przekonać tego klienta, że zrobiło się wszystko odpowiednio i tak dalej i rozwiązało się jego problemy i jego obawy. No bo tak wysyłając bezpośrednio, to nie ma szans, żeby to klient zmienił. Aczkolwiek teraz te negatywne komentarze nie wpływają negatywnie na rating na eBayu, na ocenę naszego konta. Źle to po prostu tylko wygląda, jeśli jest, nie wiem, powiedzmy ktoś ma 200, 300, 500 komentarzy i nie wiem, 15 komentarzy negatywnych, no to już jednak trochę słabo. Co innego, jeśli ktoś ma 50 tysięcy komentarzy i 20 w ciągu roku negatywnych, to jest no, bardzo mały odsetek. Warto ogólnie dbać o dobre opinie, to jest, się dotyczy każdego biznesu. Każdy, no oczywiście, że tak. Że... Każdy biznes ma niezadowolonego klienta, zgadza się Marcin, każdy może być niezadowolony. Zarząd tacy klienci, którym coś nie odpowiada, no ale to jest normalne i wszędzie i tego nie ma szans tak naprawdę uniknąć. Super, fajnie, ja tutaj dodam, jak ktoś jeszcze doszedł, żeby dać łapkę do góry, jest 46, bardzo będzie fajnie, jak dojdzie do 50. Ja sobie tu łyknę wody też, bo lampy mnie oświetlają, malutki pokoik. Widzę, że ciebie też, Robert. Tak. I dajcie łapkę, żeby doszło do 50, bo zaraz zaczynamy konkurs, zanim wszyscy pójdą spać. Nie konkurs, tylko taki bonus, bo nie mamy regulaminu tutaj. Tak, mamy bonus, słuchajcie. Jednym z nich jest darmowa konsultacja u Roberta oraz moje szkolenie z księgowości, czyli idealne dla kogoś, kto chce zacząć biznes. Szkolenie kosztuje 59 funtów. Robert, ile u ciebie kosztuje konsultacja? Na ten moment jeszcze 30 funtów. To macie 59 plus 30. I właśnie w tej chwili ktoś zgarnie 89 funtów w bonusie, musiałby po prostu zapłacić i wystarczy, że napiszecie komentarz, dlaczego to właśnie tobie powinniśmy dać ten bonus. Czekamy powiedzmy 2 minuty, mniej więcej, ja tu zaraz włączę licznik, piszcie komentarz i Robert wybierze kogoś, to najbardziej tak merytorycznie napiszę, wystarczy jedno zdanie, nie wiem, albo po prostu zaskoczcie nas, coś, jakiś joke, nie wiem, bądźcie po prostu kreatywni, bo ktoś dzisiaj zgarnie fajny bonus o wartości 89 funtów, więc czekamy na jakieś komentarze, kto by chciał po prostu uzyskać darmową konsultację oraz szkolenie z księgowości oraz jak rozliczyć self-assessment, więc bardzo idealne na start. No chyba, że nikt nie chce. Tutaj pisze, że Marcin będzie miał do ciebie biznes. Pewnie Marcin pisze. Będziesz zainteresowany. Zawsze. Zawsze, super. Więc czekamy. Ja nie wiem, czy pewnie jest jakieś opóźnienie na tej platformie, bo już wiem z ostatniego live'a, że było opóźnienie. Ja tam stoper widzę, że nie idzie. Bo zaraz go włączę, moment. Okay. Idzie stoper i czekamy na jakiś komentarz, ciekawy komentarz. Marcin napisał tak, raz, dwa, trzy, 4a, zawsze. Czekamy na dalsze ciekawe, kreatywne komentarze. Okej. Mamy kolejne. Aleksander, by pomóc mi ulepszyć mój biznes i być może połączyć siły. O,
Kooperacja brzmi bardzo zachęcająco. Tak. No właśnie z takich rzeczy czasem fajne biznesy powstają. Jak najbardziej. Ja przypomnę, że darmowa konsultacja u Roberta oraz szkolenie z księgowości. Osoba, która zostanie zaraz wylosowana za minutę dosłownie, no to po live niech napisze na Facebooka wiadomość, to Robert wymieni się tam wiadomo czasem, kiedy można tą konsultację oddzielić, a ja dam dostęp do mojej platformy szkoleniowej, gdzie jest kurs z księgowości. Tutaj mamy kolejne, trochę poczekamy, bo ja wiem, że jest opóźnienie, więc licznik jeszcze raz pójdzie, załączę go jeszcze raz. Oho, Sylwia, konkurencja. Po prostu chcę mieć konsulting u ciebie. Ja myślę, że to przez tą fryzurę. Tak, to wiatrem. I ten uśmiech. Idziemy dalej. Śmiał cię, naucz się, by efektywnie handlować. Ja nie wiem, co to twoja żona, bo same kobiety tutaj się odzywają. Robert, może chce konsultację? No. Cały czas myślę, co zrobić, żeby nic nie robić i zrobić. Marcin, ja już 5 lat szukam, uwierz mi. A już jestem tak zarobiony, że jestem zakręcony przez to. Jak zarobić i się nie narobić? Jak znajdę, to książkę napiszę. Idziemy dalej. Kuba pisze. Włączę licznik jeszcze raz. Dlaczego ja? Bo jestem zabawny. Super, to mi się podoba. Opowiadam skecze. Śpiewam do tego. Mam z tego. No, super. Wczoraj chyba z Kubą rozmawialiśmy nawet. Jeszcze ktoś tutaj pisze, by wymienić się doświadczeniem, nawiązać nowe kontakty i wspólnie się budować. Super, o, kolejna możliwość współpracy, to już druga. Mhm. Będziesz miał ciężki orzech do zgryzienia, Robert. Ciężki. Wiola, by w końcu przestać się bać handlować na eBayu. O, super, też Wiola. Będziesz mógł po prostu zrobić dobry uczynek. O, ja ciebie, Rafał, bo dwa moje biznesy upadły, a do 3 razy sztuka. No to poważna sprawa. A wszyscy piszą tak, że... Poważna. Idziemy dalej. Dla mega kickstartu, dla mega biznesu plus przyszłościowa współpraca, aby zyskać czas dla rodziny i dziecka, pracować z domu, gratis piwko i ognisko w naszym ogrodzie. Super. To jeszcze Tomek, musisz napisać, skąd jesteś, bo może z sąsiad za płotu. Zawsze jest lepiej, Marcin pisze, wiedzieć niż nie wiedzieć. Inwestowanie w siebie polecam. Zgadza się, warto. O, witaj Michael, Szkocja, pamiętam. Chcę zacząć swój biznes i lepiej się najpierw dokształcić, zanim się coś zacznie. Super. Sylwia, dywersyfikacja dochodu, jak najbardziej, bardzo, bardzo mądre. Ja powiem teraz, że no, ja siedzę i na szczęście zarabiam jeszcze na tych dochodach pasywnych. Zbudować wolność finansową, to polecam ci czytać mój blog. Ja już szukam parę lat. Tutaj Marcin dopisuje, świetnie, też się podzielę, jak znajdę to na to sposób. O, będziemy musieli sobie live'a zrobić, Marcin. Zgadza się, pozdrawiam i Marcin. Bardzo dobrze, Marcin. I tutaj pisze dla... Bierz ognisko. Dobra, to mamy jednego zwycięzcę. Ale to niedobrze, bo tam twoja żona dyskwalifikuje płeć piękną. Nie, ja już mam tutaj typ od początku. Pani, która się ma na... Która, ja tu zaznaczam. Koniec. Licznik już 2 razy przejechał. Tak, i pani Aleksandra Wiśniewska. Moment, niech znajdę ją. Tam gdzieś na górze. Już idę. Ja trzyma jedna na imię Aleksandra. To też możemy połączyć siły, ale ja wszystkich zapraszam na priv, żebyśmy tak porozmawiali. Dobra. Aleksandro, masz darmowe konsultacje u Roberta, warto 30 funtów. Do mnie się zgłoś na Facebooka i masz darmowe szkolenie, jak robić księgowość wraz z self-assessment. Szkolenie już chyba trwa 4 lata i one jest co roku aktualizowane i tam na chwilę obecną po prostu co roku jest uaktualnione, więc jakby nie patrzeć, masz 89 funtów w kieszeni za to, że przyszłaś dzisiaj na live'a. Więc gratuluję. Mhm. Tutaj widzę Anna, no ogniska nie będzie.
Niestety. Będziesz miała swoje 5 minut też. To wie. No, zrobimy sobie live'a. Ale to Tom, to co żona napisała. Tom, dla mega kickstartu, dla mega biznesu plus przyszłościowa współpraca, aby zyskać czas dla rodziny i dziecka, pracować z domu. Gratis piwko i ognisko w naszym ogrodzie. Czekaj, ty którą wybrałeś? Czy ja złą zaznaczyłem? Tom, to jedno i drugie. Czekaj, tak? Nie. Nie mogę znaleźć. Mam tutaj za dużo tych komentarzy. Aleksandra Wiśniewska i Tom. Czekaj, tak? Tak. Dobra, Aleksandra, to jest jedna. A co, jeszcze kogoś wybrałeś, tak? Tak, Tom. Którą? Druga osoba, tak. Co, będzie mała niespodzianka, będą dwie konsultacje. Czyli dwie będą, tak? Tak. To szukam drugą, a druga jak się nazywała? Tom. Tom, czekaj. To, tak? Tak. Dobra, to Tom ma konsultacje, ale niestety szkolenie z księgowości trafia. Robert, do kogo? Szkolenie z księgowości. Musisz jedną osobę wybrać. Do Aleksandry. Do Aleksandry. Chyba że Aleksandra nie chce, to przejdzie do Tom'a z automatu. Więc możesz teraz napisać po prostu, jeżeli nie chcesz tego szkolenia. Po to jest ten bonus, żeby ktoś się z tego po prostu cieszył. Tutaj Anna pisze, super live, fajnie, dziękujemy. Ja oczywiście zapraszam też te osoby, które nie zostały wybrane na PRIF. Gratulujemy zwycięzcy. Powiem tak, że za tydzień jest kolejny live i kolejne bonusy będą. Więc będzie powtórka z historii, jak to mówią. Więc będzie tutaj, gratulujemy, Aleksandro. Chodzi o to, żebyś, ja zawsze powtarzam, że jak ktoś ze mną współpracuje, to nie będzie żałował. I skoro przyszliście już na tego live'a w niedzielę o 8, no to musi być jakiś bonus, nie? No, zgadza się, Marcin, gratulujemy. Tutaj pisze Aleksandra, ognisko można zrobić. No to ja to rozumiem, że ona proponuje ognisko dla wszystkich obecnych tutaj. Super. Jest tu dwóch osób, bo tak mi tu pokazuje licznik. Gratuluję, Sylwia, super. O, zdradził Tom. Tomasz Stefański. Tomku, zgłoś się do Roberta i ustalcie sobie termin. I tutaj co pisze Aleksandra? Chcę i się cieszę. Super, to zgłoś się do mnie i do Roberta i masz bonusy. Super, więc część związana z niespodzianką się zakończyła. I teraz przejdziemy, mam jeszcze jedno pytanie do Roberta. A jeżeli wy macie jakieś pytania, to piszcie, ja zaraz je wrzucę na ekran. Mam takie wolne, już jesteśmy blisko zakończenia. Co robisz w wolnej chwili? No, czy masz jakieś hobby, czy jesteś normalnym człowiekiem, czy takim, wiesz, zjadaczem, że siedzisz po godzinach i tylko biznes, kasa, nie? Wiesz co, biznes naprawdę uwielbiam. Uwielbiam to. Nie, hobby to motorsport, Formuła 1 i na pierwszym miejscu rajdy samochodowe. Rajdy samochodowe, super. To jest ten słaby punkt Roberta, rajdy samochodowe. No zdecydowanie. Teraz tylko raz w roku tak naprawdę jeżdżę. Oglądacie rajd Wielkiej Brytanii, natomiast no, w Polsce to zdarzało się nawet pół roku. Wszystkich weekendów spędzać na wyjazdach rajdowych. Czy to czasem jako zawodnik, czy tak zwaną oglądarę, jako kibic. A ten... Jakby ktoś chciał się z tobą, nie wiem, skontaktować, nie? Albo pojechać, czy nawiązać współpracę biznesową, czy nawet na jakieś rajdy pojechać, kto wie, czy nie mamy takiego już drugiego rajdowca, jak się można z tobą skontaktować? Najlepsza metoda? Najlepsza metoda, taka, która nie umknie, to myślę, że na Messengerze, na Facebooku, bądź przez stronę, tam jest mail czy telefon. Więc zapraszam do kontaktu. I te osoby, które mówię, nie zostały wylosowane, również zapraszam. Może coś ciekawego z tego wyjdzie. Zawsze warto mieć otwarty umysł, jak ja to mówię, i poznawać ludzi, ponieważ jak ja bym to ujął tak, że 2+2 niekiedy wychodzi 5. No dokładnie. I tak. Pytanie, jaki temat za tydzień? Za tydzień jak napisać swoją pierwszą książkę? Taki temat live'a. O, jak napisać pierwszą książkę? I poznamy pewnego autora,
ciekawej książki, którą przeczytałem i się będziemy dzielić tą wiedzą. Będzie ciekawie, będą również niespodzianki. Wielka integracja. Ja bym tu dodał, że polecam spotkania networkingowe. Czy tu, no czy teraz wiadomo, że wszystko pozamykane, puby i tak dalej, ale no, kiedyś ten wirus się skończy najprawdopodobniej, więc warto się spotkać na przykład Asbiro Investors UK albo Spin lub tego typu podobnych spotkań jest dosyć sporo, więc warto. Ja dam przykład, że ja Roberta właśnie poznałem na jednym z takich spotkań i dzięki temu nawiązała się jakaś tam relacja, porozmawialiśmy i tak drogą okrężną dzisiaj Robert jest tutaj i przez to, że właśnie zostały połączone pewne części, Aleksandra wygrała bonus, nie? Nie ma przypadków. Tak to działa. Tutaj jeszcze Marcin pisze, że odezwie się, super. To ten, dla mnie Marcin, pamiętaj piwo za pośrednictwo, bo jak dobrze wiesz, w handlu pośrednik najlepiej wychodzi. Musi być, ok, super. Ja powiem tak, że mamy godzinkę, to fajnie. Jak macie pytania jeszcze, to dawajcie, jak nie, to przechodzimy na tak zwaną końcową część. Ja dodam jeszcze tak, że te osoby, które zostały, to proszę o lajka, niedobitki, żeby poszerować i dać lajka, żeby doszło do tych 60, tak żeby po prostu wiedzieć, że żeby algorytm nas trochę bardziej polubił, algorytm Facebooka. Jeżeli będziecie mieli jakieś też pytania, to piszcie bezpośrednio do Roberta, linki są w komentarzach. Również jeżeli chcecie dostawać informacje na temat ciekawych tematów biznesowych, napiszcie słowo biznes, to powinien się uruchomić właśnie automat związany z Messengerem i to jest jeden tak zwanych czynników automatyzujących proces, czyli ja teraz nie muszę tam wypisywać ręcznie do każdego, tylko teoretycznie, mam nadzieję, że wszystko działa, powinniście dostać powiadomienie na Messengera. Sprawdźcie sami w praktyce, jak to wygląda, wpiszcie biznes i wszystko powinno się samo rozsyłać. Bardzo fajna rzecz dla biznesu. Marcin pisze, że się odezwie. Super, mieszkacie w tej samej miejscowości. Tak, nie ma sprawy, no. Zadowolony jestem z twojej roboty, no, a mnie ciężko zadowolić, no, bo jestem bardzo wymagający. I tak mówiłem, jak ktoś ze mną, ja zawsze staram się odwdzięczyć. Biznes, fajnie, piszcie biznes i zobaczcie w praktyce, jak działa automatyzacja. I tu wam dodam, powinniście wejść w tak zwany lejek przygotowany przez manychat.com, gdzie dostaniecie przypisany specjalny tag związany z biznesem. Czyli w przyszłości, jak będę robić drugiego live'a, to wyślę do was powiadomienie o tym, że jest live, nie? I również wejdziecie jeszcze w taką pętlę, że będziecie mogli się zapisać do mojej listy mailingowej, jeżeli oczywiście będziecie chcieli, gdzie tam wejdziecie w kolejny lejek. Więc to możecie zobaczyć po prostu w praktyce, jak ja wykorzystuję marketing poprzez automatyzację. Czyli raz zrobiłem jakąś czynność i to się wszystko samo kręci. Więc bardzo fajna sprawa, ale trzeba na początku raz usiąść, poustawiać, a potem samo się dzieje, nie? Więc z tej strony dziękuję wszystkim obecnym. Robert, ja tobie dziękuję za to, że poświęciłeś swój cenny czas oraz dałeś fajny bonus dla uczestników dzisiaj. I z mojej strony ja dziękuję wszystkim. Ja zapraszam również na stronę bloga moneygrabbing.co.uk, gdzie się dzielę właśnie wiedzą związaną z ogólnie z zarabianiem i oszczędzaniem pieniędzy w UK. Ja tutaj wrzucam linka. Oraz możecie zobaczyć też moje szkolenia albo usługi ciekawe, ponieważ badam, jak zarabiać, jak zarobić i się nie narobić, więc ciekawy temat. Właśnie wrzuciłem linki, możecie sobie popatrzeć. Więc dziękuję wszystkim. Robert, ostatnie słowo. Ja jeszcze chciałem, o jednej rzeczy zapomniałem, ponieważ jak pytałeś, czym się zajmuję, to ja się tak bardzo czuję sprzedawcą, że wspomniałem tylko, że zajmuję się sprzedażą na eBayu, natomiast prowadzę również właśnie konsultacje, audyty kont i szkolenia z zakresu sprzedaży na eBay, także też zapraszam
osoby, które są zainteresowane do kontaktu i tak jak mówię, no może coś ciekawego z tego wyniknąć. Super, super. Trzeba nawiązywać kontakty. Nawet tylko sama rozmowa może spowodować, że zainspirujecie się do czegoś. Nie, nie musicie nawet działać, nic nie musi z tego wyniknąć. Tu chodzi o to, że możecie wpaść na jakiś genialny pomysł. Więc ja dziękuję wszystkim i zapraszam już od razu, za tydzień jest live na temat jak robić, jak wydać pierwszą książkę. A jeszcze taka jest jedna niespodzianka, jeżeli ktoś, mamy tutaj jakichś inwestorów w nieruchomości, to zapraszam w środę o 8:00, będę z dwoma gośćmi ze Szkocji, rozmawiam na temat jak kupować nieruchomości poniżej wartości, tak żeby taniej kupić po prostu oraz kiedy kupować, czy teraz, czy nie wiem, za rok, czy za pół roku i będziemy to udowadniać i takie praktyczne case'y pokazywać. Jest to zamknięty webinar, więc zapraszam wszystkich. W komentarzach będą linki, więc dziękuję i do zobaczenia, cześć. Do zobaczenia, cześć. A i jeszcze lajka na sam koniec dajcie. Niech skoczy do 70. Może jeszcze zdążę na kabaret. Cześć.